Cześć, witajcie w nowym vlogu. Byłam u lekarza. Mam skierowanie na zabiegi, które bardzo lubię. I tu jest właśnie kriokomora ogólnoustrojowa i magnetostymulacja. No właśnie, jak mam to nagrywam, to planowane zabiegi mam na 23 września, ale tego się spodziewałam, mnie to nie przeszkadza. Także dwa razy do roku zawsze korzystam, udaje mi się i bardzo się z tego cieszę. Tu w naszym centrum rehabilitacji, ja już tutaj chodzę na rehabilitację, no ponad 10 lat chyba? No nie chcę teraz skłamać, ale jakoś tak będzie. Dobra, około 10 lat, na pewno, skoro Michasia ma 14 i tak dalej. Ale i tu już chodzę od lat, jestem bardzo zadowolona, w ogóle bardzo fajna kadra, bardzo fajni rehabilitanci i panie tu w rejestracji, lekarze. Wprawdzie lekarz mi się zmienił, ale no, też bardzo pozytywnie, także jestem zadowolona. Sobie tutaj tak stanął kołnierzyk, także wracam. I właśnie w rejestracji panie mówią, że obserwują, o jak miło. I właśnie a propos tego, słuchajcie, już kiedyś już pojawił się pierwszy taki jakby komentarz, zapytanie, ale one wracają jak bumerangi i w takich wiadomościach na zasadzie komentarzy, na Instagramie i w takich właśnie zapytaniach, jak się widzimy z kimś, spotykamy widzów na mieście, gdzieś tam, gdzie jesteśmy. No i widzowie też nas pytają, no nie przeszkadza wam to tak, albo na przykład, no nie jest to takie uciążliwe, że na przykład ludzie nas rozpoznają, to o to chodzi. No i powiem tak, no nie jest, już teraz nie jest. Na początku, kiedy zupełnie już tak weszliśmy w świat social mediów, to okazało się, że faktycznie jest to takie spotęgowane było. No bo jak był kanał Michasi, no to był kanał Michasi. Ale jak myśmy otworzyli swój kanał, swoje social media zaczęli prowadzić, no to też troszeczkę inaczej to. O, czekajcie, bo tu znowu mój paluch. Dobra, musiałam przełożyć kamerę, bo tak trzymam, trochę oparłam o kierownicę, pogadamy chwilę. Uchyliłam sobie okno, ale zaraz jadę, bo w samochodzie ciepło, puszka. 30 stopni mi pokazuje, słuchajcie, na blacie. Ale ja tu mam fajny przebieg. Tylko jeszcze właśnie wracając do tego tematu, do tego pytania. Rzeczywiście to tak na początku było, że to było takie, wiecie, no rozpoznają nas ludzie i tak człowiek był zaskoczony, tak, że tak sporo dosyć. No ale przyzwyczajeni poniekąd, dlatego że Michasia kanał ma właściwie od 8 lat chyba i to też no było z tym związane. Czekajcie, przyciemnił mi się telefon, nie wiem dlaczego, może mu za gorąco, ale właśnie nie przeszkadza. Liczymy się z tym, że po prostu działając w social mediach jesteśmy rozpoznawani. Ludzie zaczepiają, chcą z nami zdjęcia, czy tam rozmawiają z nami. I słuchajcie, no ja nigdy nie reaguję, żeby to było coś negatywnego. Słuchajcie, ktoś mógłby powiedzieć, bo nawet na przykład jak no jemy posiłek, no mógłby się ktoś obruszyć, no nie, no to już przesada, ale no po prostu jestem świadoma tego, że ludzie reagują na zasadzie tu i teraz. Jejku, oni są tutaj, oni tu siedzą, no to co, że oni jedzą, prawda? Ale dobra, zdjęcie, no i dla mnie to nie jest przeszkoda. Ja nie mam z tym żadnego problemu, że na przykład wstaję od stołu i cyk, fotka i dalej jem. Absolutnie. I powiem wam, że to jest bardzo miłe i ja uważam, że influencer, taki ktoś, kto działa w social mediach, powinien się z tym liczyć, że jest rozpoznawalny, że ludzie mogą go rozpoznawać, że no ludzie mogą różnie reagować jakimś śmiechem, właśnie w sposób taki dla ciebie niezbyt przychylny nawet, ale no na szczęście my spotykamy się w większości, bo nie zawsze, są różne głupie też takie jakieś, wiecie, zachowania, ale spotykamy się z takim dosyć
pozytywnym odbiorem i taką pozytywną reakcją, także dla nas jest to bardzo miłe. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że no po prostu ktoś podchodzi, ktoś chce zdjęcia, ktoś zagada do nas, a że macie fajne przepisy, super gotujecie, bardzo fajnie. Oj, pani, słuchajcie, ostatnio w Katowicach idziemy w stronę rynku, pani wychodzi z żabki. Państwo, Marzena i Marek, i pani tam właśnie mówi, że nas obserwuje, że świetnie i tak dalej. Tu znowu gdzieś tam wchodzimy, ktoś nas rozpoznaje. Idę na rehabilitację do lekarza, pani w rejestracji też rozpoznały, znaczy no obserwują, to bardzo miłe jest, nie? I nie wiem, słuchajcie, to nie do końca wiecie, jestem przekonana, czy tam w 100% pewna, jaka jest intencja danych osób, ale no ja zawsze podchodzę do tego pozytywnie, że jeżeli ktoś zagaduje, ktoś rozpoznaje i daje o tym znać, to robi to z jakichś takich pobudek pozytywnych raczej. Przynajmniej ja zawsze taka jestem. Dobra, także bardzo nam miło zawsze, jak nas zauważacie, rozpoznajecie i tym samym dajecie o tym znać, jak z wami możemy sobie porozmawiać. Myślę, że tylko teraz będzie więcej, bo to jest sezon taki, wiecie, zawsze wiosenno-letni sezon to był taki, że więcej było tych spotkań, takich właśnie rozpoznań. Ja dużo neologizmów ostatnio tworzę, jeżeli chodzi o nasz kanał. I co wam jeszcze powiem, taką ciekawostkę, czekajcie, bo ręka mi mdleje. Taką ciekawostkę, bo no bardzo często jesteśmy z Michasią i jak gdzieś idziemy na wycieczkę, czy na wakacje, czy w sklepie, no to ludzie rozpoznają Marzena i Marek, Marzena i Marek, a na przykład u Michasi często jest bardzo duże zdziwienie, ząk, takie zaskoczenie. Michasia? Michasi bym nie rozpoznał, nie rozpoznała. Także, no bo ona się zmieniła. Wiadomo, że z dziecka w nastolatkę to jest spory przeskok i też jest często duża zmiana. No my trochę mniej się zmieniamy tak na przestrzeni, ale no trochę zmarszczek przybywa, tu gdzieś coś tam obwiśnie i tak dalej, dobra. Ale ogólnie jakby ta potwarz zostaje, nie zmienia się tak bardzo, tak znacznie. U Michasi ta zmiana jest no, dosyć znaczna, powiem nawet jako mama. I może to być właśnie takie mylące? Czy to jest Michasia? Tak, to jest Michasia. Także tu nawet są takie... No znowu tym paluchem tu zajeżdżam, słuchajcie. Dobra, także jadę. Wracam jeszcze na chwilę do domu, 31 już pokazuje. Dobra, robi się ciepło w samochodzie, tylko wiecie co, dzisiaj jest 31, jutro ma być 15. No, także spory spadek, chora pogoda, ja uważam, jak na połowę lipca. No właśnie, dobre przejęzyczenie, połowa lipca to by była dobra pogoda, ale połowa kwietnia to jest chore. To jest chore. Ja tak uważam. Cieszę się z tej pogody, bo jest ciepło, ale jest to coś niepoważnego. Dobra, jedziemy, widzimy się no już w kolejnej odsłonie. A gdzie, to ja sama nawet tego nie wiem. Marek z kabelkami tutaj działa. Pokażę wam to, pokażę wam. Ja wam to muszę pokazać. Zobaczcie, jaka tutaj jest tajemna skrytka. Tajemne przejście. Tam są kabelki. One są ukryte. Ale teraz patrzcie na to, nie? Jedę tu. Na co jeszcze? A zobaczcie tutaj to magiczne, ten zwój. I patrzcie teraz to. Patrzcie teraz, co? A poczekaj, bo my nie widzimy tego, no. Dajesz, dajesz, dajesz. No i dupa, można powiedziałaś. Je no i po ptokach, no. Także nie. Ten zasilacz, zawsze chowamy go właśnie pod kuchenną naszą zabudowę. I Marek ma taki patencik na sznureczek. No dobra. Idzie? Nie no, wiecie co? Coś tam się przyhaczyło chyba. Naprawdę, Marzena powiedziała i już wszystko się spipsyło. O, idzie, idzie, jedzie. Dobra, starczy. Dobra, resztę chowamy, później tu jest kładę. Zaślepka i, no i po prostu działa komputer, bo tutaj przede wszystkim o to chodzi. Także ja już kiedyś wam mówiłam chyba, że w tym mieszkaniu jest dużo różnych takich patencików i poukrywanych rzeczy, bo
No w sumie ja się też już do tego przyzwyczaiłam, że ja nie lubię takich, wiecie, widocznych, wiszących kabli. Marek mnie do tego przyzwyczaił. On mnie tak nauczył, że wszystko, on wszystko chowa. Nawet ładowarka jest schowana. Ładowarka jest schowana, tylko macie tutaj, słuchajcie, pstryczek, elektryczek. Także on jest... on to tak wszystko ukrywa. I ja też się odzwyczaiłam i właśnie podoba mi się, że tych kabli nie widać. Bardzo często jest tak, słuchajcie, u nas telewizor wisi i nie ma kabli. Chodzi mi przede wszystkim o to, słuchajcie, no często tak jest, że po prostu tutaj gdzieś są kabelki, no bo gdzieś one muszą być, gdzieś trzeba je poprowadzić, a u nas ich nie ma. Marek, gdzie są kable do telewizora? No właśnie, one są między tymi fugami, pod fugami właściwie. Pod fugami, o. Także tak to u nas się prezentuje. Marek chowa kable i ja już się do tego przyzwyczaiłam, także stąd też to chowanie, słuchajcie, tam. O, już jest zakryte, nie ma kabli. No, i teraz no wiadomo, co musi na zewnątrz zostać, tak. To musi, nie? Bo ktoś powie tak, no dobra, ale teraz ten zasilacz nosów w prądzie. Otóż nie, tu jest pstryczek elektryczny. Tak. Cyk. Jak tym pstryczkiem zrobisz pstryk? I teraz czy komputer jasno załączy, robi nie? W mig. Dobra. Działa. Także brawo. Wszystko działa. 470 zł zainwestowane w używany zasilacz, jak już mówiłem w daily vlogu. Używany? Używany 470. A nowy? A nowy kosztuje 1000 zł. To słuchajcie, o, komputer matko. Niekiedy można kupić za 1000 chyba. A tu sam zasilacz 1000 zł. No to złotych. Ci powiem, że to tak... Wyjątkowo droga marka, powiem wam. A ja wam powiem teraz to. Pokażę wam. Właśnie przygotowuję sobie ciasto, nie no, kotlety mielone, mięso, jajko wbite, cebulka pokrojona, bułka namoczona, ja moczę w wodzie, sól, pieprz do smaku, teraz to wszystko sobie fajnie wymieszam, obtoczę w bułce. O, i tak wygląda ten zasilacz. Ale on już jest... Ten jest zepsuty, zwarcie się gdzieś zrobiło i słuchajcie, my siedzimy z Marzenką, jemy śniadanie, nagle słuchajcie, tu nic... Korki wywala. Wywaliło korki w mieszkaniu ciemno. No i teraz ale wiecie, Marek, mam coś się stało, no bo tam no była rozgrzebana łazienka, mówię, może tam się jakieś zwarcie, nie? Widzę, jest wybity ten, no i drogą taką, jak się mówi, dedukcji, jak okazało detektyw. Okazało się, że zasilacz to się, pierwszy raz mi się takie coś wydarzyło, żeby zasilacz się po prostu, zwarcie w środku zrobiło jakieś takie. No i widzisz, ale korki wywalają dla bezpieczeństwa też, nie? No tak, bo by wyjdzie zwarcie. Ale Marek, mam do ciebie pytanie, bo poruszyłam już w tym vlogu na początku sama w samochodzie taki temat. On wraca do nas, to pytanie wraca często jak bumerang. I mówiłam, w różnych źródłach wraca, czy to w wiadomościach, czy to w komentarzach, czy po prostu ludzie o to nas bezpośrednio pytają. Czy nie przeszkadza wam, czy nie jest uciążliwa ta rozpoznawalność? Bo faktycznie, no tak jest. Jak jesteśmy gdzieś, to ludzie podchodzą, chcą znaczy się, jak ty, bo ja się wypowiedziałam na ten temat. Dla mnie to uciążliwość nie jest, słuchajcie, bo będąc nauczycielem, człowiek też jest rozpoznawalny w swoim mieście. Przez uczniów, rodziców. Mniej lub bardziej, także to była norma. A teraz tylko tyle, że jakby poza miasto się wyszło. A najbardziej mnie dziwi to, że ludzie myślą, że my gryziemy i niektórzy się obawiają podejść, a potem podchodzą i mówią, że się obawiali, no bo co, pogryźli. Myślę, że nikogo nie pogryźli. Tak, nie wiesz, no może są jakieś takie, no, ktoś się wstydzi, krępuje, nie. Może się ktoś wstydzi, bo ten, także nie. Bo nie wiesz, jak zareagujesz, nie? Ale nie, no, dla mnie to nie jest jakiś problem, powiem wam. No po prostu jest, no i tyle. Ale wiecie co? Marek mówi, że to tak, no z naszego podwórka, że tak powiem, no szkolnego, wyszliśmy na podwórko krajowe, ale Marka może tutaj wyprowadzić z pewnego błędu i rozszerzyć to wyjście, bo ja bym powiedziała, że nawet, że to jest wyjście światowe. Ja wiem. Bo oglądają nas ludzie Polacy. No, Polacy, którzy nas oglądają, no to wiecie, mieszkają na całym świecie, przecież piszą do nas z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, także, z Norwegii na przykład, z Niemiec bardzo dużo osób. Z Finlandii jest mam kartkę, no. Dostaliśmy. Także na pewno, no, ale... Naprawdę jest was mnóstwo po całym świecie, tak jak Polaków, ale i to jest naprawdę bardzo... Ja nie czuję to powiem wam, że Marzena bardziej jest taka. Tak? Ale ona wam tego nie powie. Ja mówiłam o tym, że nie. Ja mówiłam nawet, że czasami nawet jak może ci coś tam przeszkadzać, ale jeżeli ja widzę, że ktoś do mnie podchodzi i jest naszym... Ale nie w tym sensie, ale ty po prostu, ty niekiedy jakby... Czujesz to, że ktoś cię rozpoznał i od razu jest takie, wiecie, no, takie zesztywnienie mięśni. A czemu? Nie wiem właśnie, a ja to mam, wiecie, nie, no ja nie mam ludzie. Zesztywnienia mięśni, ale w jakim sensie? No, w takim sensie, że jakbyś się krępowała, czy coś takiego, nie?
Ty tak masz, że na przykład jak jesz albo coś, to potem patrzysz, a ja to mam w sensie wyrąbane, no. Nie, ja nie przecież, mam. Słuchajcie, sens i logika, jak jedziecie na mieście, nie, w ogródku lak jest lato, to czy was ludzie znają, czy was nie znają, to i tak was widzą, siłą rzeczy. Jaka to różnica, czy ktoś mnie rozpozna, czy mnie nie rozpozna w trakcie jedzenia? Dla mnie to nie jest problem. No nie, dla mnie też nie, tylko chodzi o to, że... Ale ty już czujesz skrępowanie, no nie czarujmy się, słuchajcie. Nie, ja po prostu teraz nie wiem, no bo ktoś na przykład no, może chcieć podejść, albo nie chcieć podejść, albo nie wiem co. No i właśnie, i ty już czujesz takie, wiesz, takie... No nie wiem jak to nazwać. Takie a ty co czujesz? A ja nic, ja dalej jem i tyle. Jak ktoś podejdzie, to podejdzie, nie podejdzie, to nie podejdzie. Spojrzy, to spojrzy, nie spojrzy, to nie spojrzy. Pokaże jęzor... Pokażę, ale... uśmiechnie się, to uśmiechnie. Jest mi to naprawdę obojętne, słuchajcie. Nie, jezor nie. Ale wiecie, z czego to wynika u mnie? To jest też z tego, że czasami to widać, że ktoś cię rozpoznał. No, ale słuchajcie, ja to widzę od razu i to jest śmieszne, ale wiecie, po czym to widać? Nie mam. To widać po oczach. Tak? Jak cię ktoś rozpozna... A co oczy robią? Od razu widać po oczach, że ktoś cię rozpozna. Ja to widzę w momencie. Czy jak Michasie ktoś rozpozna, czy mnie, czy Marzynę. O, Michasie to już mówiłam przed chwilą. To od razu spojrzy i ja już wszystko wiem. Że Michasie to nawet gorzej ludzie rozpoznają w sensie gorzej. Takim, że po prostu nie na tym. Że niektórzy ją zapamiętali, wiecie, jako taką, że bawiła się Barbie tak Borg i basem. No, ale... Bo myśmy zawsze razem działali, tak? Jak ktoś jej nie rozpozna, to mnie rozpozna, albo Marzynę, nie? Tak, jesteśmy, jak jesteśmy w trójkę. Ale właśnie o to mi chodzi, że... po prostu to widać, że ludzie, jak ktoś was rozpozna, to no ja słuchajcie, to jak ktoś idzie sobie i idzie i nagle... Jest jak ktoś was nie rozpozna, idzie tak obojętnie, tak widzicie, tak naturalnie i tak po prostu tak przejdzie... I nagle tak delikatnie was... przystopuje i taką minę zrobi dziwną, no to już coś jest ten, nie? I ja wtedy... No ja tak właśnie, że jak ktoś mnie nie rozpozna, to idzie w sposób naturalny, jakby mnie po prostu tam nie było. Także do naszych widzów... Jeżeli nas rozpoznacie, bardzo nam miło. Jeżeli macie ochotę podejść, to też nam miło. I tak jak mówiłam we vlogu, nawet zdarza się sytuacja, że no po prostu jemy posiłek. Ale ktoś, no wiecie, dla kogoś to może być no takie krępujące, no jejku, przerywanie posiłku, ale inni ludzie po prostu podchodzą do tego, że to jest tu i teraz, to się nie powtórzy. Po prostu, no albo będą czekali, stali, aż my zjemy, albo podejdą tu i teraz i to będzie to coś, nie? No także... Po prostu wystarczy, jak się chce podejść, to się podchodzi, to jak się podchodzi. Nie chce, to się nie podchodzi, ja mówiłam, a nie na zasadzie a ugryzie, a zje, a nie pomimo tego, że Marek dużo je, to nikogo nie zje, uwierz mi. Tak, on raczej woli inny typ posiłków, także jeżeli tylko no, macie ochotę do nas podejść, czy chcecie sobie z nami zrobić zdjęcie, po prostu się przywitać, zamienić jakieś zdanie, to no, naprawdę bez krępacji. My możemy mieć czasami, wiecie, jakieś takie miny nietęgie, jak tak rano się idzie, czy coś tam, albo po prostu jest się zamyślonym, to wiecie, czasami człowiek wygląda, jakby taki był... Ale słuchajcie, masz na mi wiele razy, mówię, jaką ty masz minę? No słuchajcie, ja mam taką minę, jak matka natura stworzyła i ja nie będę cały czas, wiecie... Ale nie to o to nie chodzi, moja mina, ale to. Marek ma często taką minę, taką... Ja wiem, ale to jak moja mama. Banan, ale wykrzyknie. Nie, na zasadzie, że komuś za chwilę wpieprzy, nie? Także no. Ale to jest, słuchajcie, taka mina, no tak mi się układają mięśnie, ja na to nic nie poradzę. Dobra, mięśnie już mu się ułożyły, także jakby co, to wbijajcie bez problemu. Marzenko, czas na kawkę, pijesz? Właśnie, ja nie piję kawy, ja wam powiem, że coś ta yerba mi w mózgu poprzestawiała. Ja nie chcę mi się pić kawy. Wczoraj byłam u teściowej, napiłam się kawy. No bo mi zrobiła, ale to wypiłam, ale tak bez jakiegoś entuzjazmu. Słuchajcie, wczoraj byliśmy na kawie. Nie, piła zieloną. Wczoraj byliśmy. Ach, wczoraj. I Marzena zaraz kawy, jak zawsze kupowała, piła nawet niekiedy piątą, jak na wyjeździe, to kupiła zieloną herbatę. No, no naprawdę. Kosmos. Naprawdę. I to nie jest tak, żebym ja sobie po prostu na chama odmawiała, bo ja nie, teraz ja przestaję pić kawę. Nie, jak mam ochotę, to piję, ale po prostu w ogóle mnie nie ciągnie. Nie to na rękę, Marzenko. W ogóle więcej nie ciągnie do kawy, nie wiem co jest. Jerbę wczoraj sobie jeszcze zapodałam, jeszcze no mam... No może wiesz co, ona odłoży twoje zapotrzebowanie jakieś na pobudzenie... No właśnie, zaspokaja. Natomiast jeszcze mam takie ciutkę tego suszy, tej yerby. Ale dzisiaj idzie Marzyna. Dzisiaj idzie, ona już wczoraj byłam zapewniana, Marek mówi, dzisiaj yerba przyjdzie, jedziemy do paczkomatu. Jedna paczka sedes do łazienki, druga paczka zasilacz, który właśnie montował. Trzecia był uchwyt. Trzecia uchwyt na ręczniki tutaj. Ja mówię, ty, a gdzie ta yerba? No miała przyjść. U Matej jest. Nie przyszła. Także jest dzisiaj kolejne podejście numer dwa. Ale to wiesz, co teraz będziesz miała?
Ja już wam, słuchajcie, mówię, bo tak się... Jak to co będę miała? Słuchajcie, ja jak idę w gości, to mam taki zwyczaj, niezwyczaj, że ja nigdy u kogoś nie piję kawy. A, to nie, to się napije. A Marzena znowu nie będzie piła kawy, tylko też w herbatę wejdzie. Nie no, ludzie, to nie będzie tak, że ja teraz pójdę sobie do kogoś, czy tam zaproszona. Ale to nie chodzi, że i wiesz. Słuchajcie, ja piję tylko yerbę i sorry, ale musi być yerba. Nie, ja jestem osobą taką, która się dostosowuje. Jak jest kawa, to poproszę kawę, jak jest herbata, to poproszę herbatę, a nie tam jakieś takie, wiecie, widzi mi się. Bo no sama też bym tak jako gospodarz źle się czuła, że nie, teraz nagle ktoś powie. Ale Boże, no każdy pije to, co pije. No ja na przykład to, że u kogoś nie pije kawę, ale pije w zamian herbatę. No dobrze, natomiast ja bym nigdy nie powiedziała w tym znaczeniu, że wiesz, ostatnio to piję yerbę, to bym się chętnie yerby napiła. Ja nie mówię w tym znaczeniu, że nie masz ekspresu, to ja nie piję kawy. Ja po prostu kawę u kogoś nie piję, bo nie lubię kawy. No dobra, także i kawa i herbata, natomiast tak jak mówię, właśnie kawa ostatnio, nie wiem dlaczego, nie wiem czy wam jest spowodowane, jakoś mnie w ogóle nie ciągnie, nie mam ochoty. Marek sobie teraz robi kawę, mogłam sobie zrobić kawę, ale po prostu... Nie czuję takiej potrzeby, żeby się jej napić, no w ogóle... No to trzeba było widać. No nie mam smaka. Na maka. Na tego też nie. Nie, nie, i po prostu chętnie bym się teraz yerby napiła. Nie powiem. Także chyba sobie zamówię tutaj też taki, taką tykwę z tą bombolinką. No ja się dziwię, że jeszcze nie zamówiłaś. Bo dobrze by było tu mieć jedną paczuszkę yerby, taką tykwę i sobie zapodać kawkę. Herbatkę. Herbatkę i yerbę. Widzicie? Ale można patrzeć, piszą w zwykłym kubku. Tak, można patrzeć w zwykłym kubku, tylko to jest potem problematyczne, jeżeli chodzi o picie. Trzeba by było mieć taką zaparzarkę, wiecie, jak to taką... Taki ale jest... to nie, bo to musi leżeć, musiała mieć tą bombolinę. No właśnie, nie? Musiała co za nazwa bombolina? Ale widzicie, znowu czegoś się człowiek nowego w życiu nauczył. Dlatego, że polubiłam tę yerbę, to znowu już jakieś nowe mam doznania, doświadczenia, może tak. Dobra, wyrabiam sobie kotletki. Kotletki, co ja dzisiaj? Pip-pip! Dobra, i tyle. Czas na teścik. Przyszła mi paczka z yerbą. Czekajcie. I ta, którą będę teraz testowała, to jest Very Strawberry. Taki ma... Czekajcie, taki ma smak. O, nawet wam pokażę. Zdziwiłam się, bo dosyć duża paczka. Ale fajna, bo taka torba półkilogramowa. Opakowanie półkilogramowe, ale z takim strunowym, wiecie, sposobem zamykania. O, i tu Very Strawberry. I stwierdziłam, że dzisiaj ją wypróbuję. Mam jeszcze inne. Bo to zamówiłam więcej, ale czekajcie, to może już od razu zrobimy krótki haul zakupowy z Rossmana. Rajstopy kupiłam, słuchajcie, bo u nas to idzie jak woda. Jak już zaczynam, przynajmniej ja, chodzić w sukienkach, no to często jest na jedno posiedzenie i koniec. A związane jest to z tym, że na przykład dosyć często niestety są takie zleżałe te rajstopy i one po prostu po jednym użyciu, to wiecie, już puszczają. Już oczko już gdzieś tam na palcu się przetrze, bo jak to w bucie zamkniętym, to też różnie bywa. Więc jeden taki beżowy kolor, nie wiem, w sumie różnicy nie widać znacznej. Beż i wizon, nie wiem, ale dobra. Powiedzmy, że ten beż jest troszeczkę ciemniejszy od tego wizony. Dobra, kolejne rzeczy z Rossmana to są no, kilka rzeczy do włosów i... Aha. Zamknięta. I jakieś rzeczy do czyszczenia. Po kolei mgiełkę taką kupiłam sobie z Radical. Nie wiem, nie miałam nigdy takiej mgiełki wzmacniającej. Do włosów osłabionych, wypadających, ze skrzypem. Tu akurat niby w tym opakowaniu 30% więcej skrzypu. Zobaczymy. Ja w ogóle lubię tego typu rzeczy, takie odżywki, takie wcierki. No właśnie w tej formule w sprayu stosuję je zazwyczaj. I tylko na umyte włosy, już po umyciu, po osuszeniu ręcznikiem delikatnym. No i tak tu też chyba mgiełką spryskać suche lub wilgotne włosy, ułożyć fryzurę, nie spłukiwać. Także wypróbuję sobie. Tak jak mówię, tego typu preparaty, rzeczy do pielęgnacji włosów bardzo lubię. Dobra, może od razu z tymi włosami się uporajmy.
Taka wcierka, stymulująca wcierka wegańska do włosów bardzo zniszczonych, wspomaga prawidłowy odrost włosów. 98% składników naturalnych. Już kiedyś miałam chyba coś z tej firmy. Czekajcie, tak jedną ręką to pierściutko, więc o, no właśnie. Kończy się to rozwalenie pudełka. Wow, ale tato ma kolor. Kawowy bym powiedziała. No jest wegańska. Czekajcie, piękne włosy. No i tutaj też podobnie, jeżeli chodzi o sposób użycia. Czekajcie, gdzie to tutaj było? Wstrząśnij przed użyciem produkt na suchą lub lekko wygiętą skórę głowy 2 godziny przed planowanym myciem, delikatnie wmasowując lub zostaw na całą noc. Używaj wcierki wraz. Aha, czyli to nie jest taka typowa wcierka, jak ja bym sobie chciała, wiecie, psiuk, psiuk i gotowe. Tylko tej wciereczki używamy przed umyciem. No to może dzisiaj sobie ją zapodam. Minimum 2 godziny przed planowanym myciem. No to dobra. To może dzisiaj pójdzie do testowania, bo jeszcze takiej wegańskiej wcierki nie miałam. No i trzecia rzecz to też jest jakaś odżywka, ale odżywka znowu typu bez spłukiwania. Ostatnio jakoś polubiłam, są one dla mnie wygodne, takie odżywki. No i z tej firmy też nie miałam jeszcze odżyweczki. Czekajcie, jak to się prezentuje tutaj. Ładne różowe opakowanie. Dobra. Różowe opakowanie. O, jest. No i to też jest, widzicie, w formie sprayu. I to jest płynna odżywka. Tak, bo czasami są takie, wiecie, kremowe nawet w takich opakowaniach. No więc takie włosowe sprawy. A tutaj porządkowe. Ten już, kiedyś miałam ten środek do czyszczenia kuchni, sodowy, skutecznie usuwa tłuszcz i brud, naprawdę bardzo fajna sprawa. Ja już cały zużyłam, czyszczę nim różne powierzchnie, no przede wszystkim kuchenne, jak na przykład ten, ta kuchnia, na której się gotuje i lodówkę przecieram. Zresztą tu widzicie, że można ją stosować do różnych rzeczy, nawet powiem Wam, oczywiście lodówkę od zewnątrz. Bo to też chyba muszę dodać. Bardzo fajny środek, jeżeli chodzi o mycie na przykład ram okiennych. Bo jeżeli ktoś ma takie, wiecie, zabrudzenia i my mamy białe te ramy i te zabrudzenia trochę widać, soda troszeczkę wybiela i u mnie na przykład się sprawdza. Bardzo fajnie schodzi brudek. No i z tej samej firmy mam taki środek do czyszczenia wszystkich powierzchni, różnych powierzchni. Stwierdziłam, że też wypróbuję, czy to przetrzeć jakieś, wiecie, toaletkę, czy na przykład tu kamień. No i trzecia rzecz, której poszukiwałam, to jest taki płyn, który usuwa brud, tłuszcz i odwapnia. Spoiny mineralne i silikonowe, 5 minut. No wiecie, chodziło mi przede wszystkim o nasze fugi. A co tu jest? Czekajcie, troszeczkę sobie doświetlę, bo... Jak to się tego używa? Otwarcie... No i rozpylać z odległości 20 cm, pozostawić na kilka chwil, wyczyścić miejsca, najbardziej wyszczotkować i spłukać. No i tyle. Wypróbuję, bo Marek ostatnio testował czyszczenie fug w naszej łazience przy pomocy bardzo spożywczego środka, jakim jest ocet. Jedynym minusem tego preparatu jest to, że wali. To znaczy, brzydko pachnie. Tak, krótko, bo to rzeczywiście ten zapach później znika. No a ile twój kosztował środek? 26 zł. A mój ocet kosztował 3 zł. Dobra. Ale tak porażające, bo zrobiłem. No, ale tylko pod prysznicem. Tak? Ja zrobię tylko na razie jedną fugę i wyszukanie. Ja postaram się przetestować i może takie najbardziej zabrudzone miejsce, a może tu, o tu Wam pokażę, to albo tu. O właśnie, czekajcie, o, tak pod kątem pokażemy. Spryskam to, zostawię, też testowo to zrobię i zobaczymy, jak się zachowa. Tymczasem test Very Strawberry.
Ale co? Po drugim łyku bardziej. I bardziej ten taki posmak truskawki zostaje. Jak już przełkniecie i tak troszeczkę pomuldacie, poklapiecie językiem, to wtedy jakiś jest posmak truskaweczki. Natomiast, żeby to było takie very strawberry, no to nie. Ale dobra jest, ten posmak mi odpowiada. Natomiast 83% yerby, no to 12 owoc truskawki, trawa cytrynowa, płatki róży, naturalne aromaty. Dobra, smakuje mi, ale tak jak mówię, tu jest taki posmaczek truskawki, to nie jest takie, że no, a ja się nastawiałam może za bardzo, że to będzie taki truskawkowy kompot, nie. Najpierw zielona herbata, taka cierpka, a później taka lekka słodycz truskawki. To się zgadza. Będzie dolewka. Bardzo mi smakuje. Dzisiaj kolejny dzień jestem bez kawy i tak jak mówiłam, w ogóle mnie nie kusi, nie ciągnie i tak dalej. Rosołek się gotuje, rosół do przepisu, bo pisaliście też o tym wielokrotnie. Jutro będę bulion musiała wykorzystać. Potrzebuję bulionu właśnie do przepisu na zupę krem z zielonego groszku, z groszkiem ptysiowym naszym domowym też, także gotujemy i pijemy yerbę. U nas jeszcze zajączki, ale to ewidentnie już jest czas poświąteczny, ale nieważne, jeszcze jesteśmy w klimacie Wielkanocy i działamy, ale ewidentnie to nie jest dzisiaj mój dzień. Ty pogadasz, do kogo? Tak? Do kogo? Do widzów. Ewidentnie to nie jest mój dzień, ale to jest dzień Marka dzisiaj, bo on po prostu ma takiego powera. Dzisiaj zabrał się tutaj i tak w sumie nie było to planowane. No właśnie słyszycie, sąsiad też coś tam naparza. Także remonty w kamienicy tu słuchajcie idą pełną parą. Także Marek dzisiaj wymalował łazienkę, wszedł nawet tutaj na sufit ten przedpokoju. Teraz czyści tam różności. No życie, nie? Sraczek. Nie no, ja wymieniam deskę LCD-sową. Tak, czyści i wymienia deskę LCD-sową, bo nasza odwoła jest generalne tutaj. Sprzątanie sraczyka, no trzeba to zrobić. No tak. Można firmy zawołać. Nie ma. Ale to też człowiek musi zrobić, tak, automat tego nie zrobi. No właśnie, tak. A żeby było czyste, trzeba wymyć i tak dalej, prawda? A jak się zabrudzi, to już w ogóle, a to jest rzecz, która na pewno się brudzi każdemu. Dobra, jeżeli chodzi o remoncik, no to właśnie tak jak mówię, Marek dzisiaj wszedł do łazienki i po prostu szaleje. Już tam pogipsowane, naprawdę bardzo fajnie to wygląda i tutaj na kolanach, bo tutaj są takie warunki, że na kolanach, a nie poza tym jeszcze muszę zrobić. Bez względu na warunki, takie rzeczy na kolanach czasami trzeba wymyć. Przyszła tapeta, która będzie wykorzystana w tym drugim pokoju, ale nic nowego. To jest taka sama tapeta, jaką mieliśmy. Mamy teraz. Ona jest bardzo fajna, jeżeli chodzi też o materiał. Jest taka dosyć miękka, ale jest bardzo fajna, trwała, wytrzymała. Dobrze się układło, to co pamiętam. Mam nadzieję, że tam będzie ta sama. A to z klejem przyszło? Nie, klej trzeba kupić. Aha, klej osobno. Ale ja już kupię ten gotowy klej, nie do rozrabiania. Jest gotowy, lepszy. Tak? Mhm. Klej idealnie, tapety. On drożej. Mamy już wypróbowany, tak. Ten klej, który aktualnie tam został nim, a to jest ten klej, który tu mieliśmy? Tak. Którym kleiliśmy to? No, no to on jest zarąbisy, także ja też potwierdzam, to jest bardzo dobry klej. A oprócz tego, że przyszła tapeta, oczywiście ona jest do wykorzystania na kolejny etap, czyli do tego pokoju, przyszły też te karnisze, no takie do zawieszenia firanek i zasłon, które też już zostały zamówione, także może taki update'ik Wam teraz tutaj przedstawiam. Faktycznie, chyba nie mówiłam o tym, ale w daily vlogach to na pewno jest, bo to na bieżąco.
Także o, i tę tapetę wam pokażę zaraz już. No właśnie, tak to wygląda, tak się prezentuje ta tapeta. I stwierdziliśmy, że kupujemy taką samą. Nie będziemy wydziwiać, wymyślać jakichś wzorów, jakichś, wiecie, innych rzeczy tutaj graficznych. Po prostu te pasy są sprawdzone, one tu pasują i tak naprawdę to właśnie ta jedna ściana i tutaj nad drzwiami. Także myślę, że wzór jak najbardziej. No i właśnie tutaj w tym długiej tubie przyszła listwa na firanę, na taki karnisz. Także jeszcze czekamy na zasłonki, na firany, ale to już wiecie, to już będzie zupełnie full końcowy etap. Jak tutaj będziemy tapetować, najpierw to musimy tutaj uporządkować, ale zanim to, to jeszcze ogarniemy łazieneczkę. I o, tak to jest. No fajnie, myślę, że ta tapeta tu dobrze wygląda. A ja wam mówiłam, że dzisiaj jest nie mój dzień, bo faktycznie to jest zupełnie nie mój dzień. Także ja w ogóle Markowi nie towarzyszę. No co tu pomaga? W ogóle go nie wspieram w czyszczeniu kibla. Ale faktycznie jakoś takim nie dopadło. Słuchajcie, dzisiaj mam taki dzień, że po prostu jestem bez energii absolutnej. Tak jakoś po prostu ktoś wentyl wyciągnął, wyszło ze mnie powietrze i jakoś taka się czuję w ogóle do niczego. No i no, u mnie to tak jest, to znaczy w mojej przypadłości, z moją chorobą. Myślę, że ludzie zdrowi też takie mają dni, jakieś przeciążenie, jakieś przesilenia i tak dalej. Ale mnie dodatkowo to tak, wiecie, no niestety na mnie to tak działa psychicznie, że mnie to dołuje, nie? Że ja po prostu nie chciałabym coś porobić, chciałabym jakoś się zaangażować w coś, a nie jestem w stanie, nie potrafię, już wyszłam, żeby się jakoś, mówię, przejdę się chwilę, może się dotlenię, może jakoś tam, wiecie, mi to minie, ale nie. Przyszłam do domu i po prostu, i chodziłam też taka oklapuciała. I tak jak mówię, na mnie to jeszcze tak działa, wiecie, no próbuję, ja to sobie tłumaczę i tak dalej, że są takie dni, że człowiek to tak ma i trzeba odpuścić, ale ja, na mnie to na psychikę tak działa, że ja po prostu nie jestem w stanie się zaangażować. To jest powodem tego, bo ty zawsze piłaś kawę, nie? No. To yerba, ty yerby nie piłaś dzisiaj. No nie piłam dzisiaj yerby. Może organizm potrzebuje, nie piłam dlatego kawy. Tak reaguje. Może. Być może to jest związane z tym brakiem kofeiny tak naprawdę. Ale no, przecież mamy kawę, mogłam sobie zrobić, ale w ogóle nie mam na nią ochoty. Nie mam ochoty na kawę. Kiedyś to się zachwycałam po prostu zapachem kawy. Może mi to przyjdzie znowu. Ale jakoś tego nie potrzebuję. I teraz przyszłam, zrobiłam sobie zieloną herbatę. Nie wiem, nie wiem. Może to coś, mówię, coś mi się poprzestawiało, ale to, że mam taki spadek energii, taki spadek po prostu jak po prostu baterie rozładowane. Dzisiaj mam tak rozładowane, może przesilenie wiosenne, bo to też o tym się mówi. Może choroba, a może jedno i drugie. Tego nie wiesz, no. Także Marek montuje sraczyk. No, będzie można zasiąść na tronie. Będzie można, tak, to jest ten tron. A fajnie, bo... Ale wiesz, że to jest nasz trzeci sedes będzie tu? No to jak to oceniasz? Dobrze, czy... Średnio wychodzi co 6 lat sedes. Aha, co 6 lat. No to nie wiem, jak to ocenić, czy to jest dobrze, czy za bardzo zużywamy. Ale deska wolno opadająca, nie? Bo taka, no jest super nam wygodna. Tamto mieliśmy, słuchajcie, już nam się zepsuła. I co, kto skorzystał, to łup! I łup! Bo byliśmy przyzwyczajeni do tego, że ona sobie tak spokojnie opadała, nie? Także Mareczek montuje deseczkę. Ja może trochę coś tu ogarnę. No, dobra. A jutro będzie lepszy dzień. No tak, był to piątek, weekendy początek. No to chyba tak trzeba się nastawić optymistycznie, ale czasami człowiek, słuchajcie, próbuje, ale to nawet tak na siłę nie można, nie? No trudno, trzeba jakoś przejść ten dzień. A jeszcze dzisiaj wieczorem mam wizytę u stomatologa i to taką wieczorną, bo po 19 odbieram swoją szynę, taką relaksacyjną, którą powinnam mieć już od początku, bo ta, którą mam, nie jest dostosowana do mojego bruksizmu. No ale dobra, dzisiaj ją odbieram. No i
No. Dobra, jutro będzie dobry dzień. Żegnam się z wami. Do następnego vloga. To na razie, pa.